Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darku, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Pirates of the Caribbean New Horizon Mod. Siema Gips. Pamiętacie, w ostatnim odcinku uwolniliśmy Tiadalma. No i oczywiście do nas się przyłączył pan Gips. No i oczywiście wracamy na zajebisto kręcik. No i o co chodzi? Zobaczmy do dziennika, co mieliśmy do roboty. Jak pamiętacie, dopłynęliśmy do Guadeloupe, no i po prostu mieliśmy trochę problemów. Musiałem zmienić banderę. Na szczęście nikt się nie załapał. No i następnym zadaniem jest pojechanie na Puerto Rico. Okej. Okay. Puerto Rico jest chyba pod gdzie? Hiszpańską tą, więc będę musiał być ostrożny. Jak pamiętacie, też kupiłem te jak się nazywa, mapy. I zobaczcie, gdzie jest Puerto Rico. No, tak jak widzicie, pod stroną hiszpańską. Będzie ciężko. Może nie jest tak ciężko? No cóż, tak czy siak, musimy tam dopłynąć, wrąbać się i popytać po tym. Tylko gdzie do cholery, czekajcie, gdzie mam jechać? Aha, nord. O drugą stronę. Lando! No oczywiście, staramy się zostać pod francuską banderą. Lando. Teraz mamy już wszystkie te mapy, więc to będzie wystarczająco szybko. Z teleportami. Nagle mi sam okręt został zidentyfikowany jeden. Dlaczego? Co, jakiś zadaniowy? Czekajcie chwilę. Pytanie. Aha, dobra. Port San Juan. Okej, nie zidentyfikowali nas. Bajerosko. Oczywiście mamy muzykę z tych. Oczywiście sobie wchodzimy. Trochę mnie tnie, nie wiem dlaczego. Oczywiście pierwsze, co chcę zrobić, to zobaczyć, czy ma jakieś rzeczy dla nas. Ciekawe, co mógłbym kupić. Fajny pistolecik. Ale ja chyba będę trzymał swój, co mam. Medykację, nic, items. O, ten! Pozwala nam na grappling pewnie, no właśnie, to nam się przyda i... O, muzyka jest jednak modyfikowana. Cozumel. Nie wiem, po co mi to będzie potrzebne. Ale wykupię, żeśmy potem nie mieli z tym problemów. Mamy dużo hajsu, więc o to się nie martwmy. Boner! Dobra. W międzyczasie sobie zapiszemy. No i wchodzimy dalej. No jak się spodziewałem, kurde, mi się zbagowało. Dobra, zanim wyjdziemy, jak chcę z kimś porozmawiać. Czy ktoś mi powie, gdzie znajdę rzeczy do miasta? Masz, będziemy mieć więcej załogi. Dobra, wejdziemy sobie. Okej, okay. Idziemy z tym porozmawiać. Bo potrzebujemy itemów, które już wam powiem, że już znalazłem nawet wcześniej. A dokładnie mówimy, zaraz wam pokażę oczy, o sekstancie i oczywiście mapy, które będą mi po prostu potrzebne, jak będę szedł w tą i z powrotem. Aha, tym razem nie ma wszystkich, no ale nie ma tam problemów. Medykację chyba kupię sobie jednak. Przydadzą mi się. Okej. Oczywiście najlepiej kogoś pytamy. Okay, jak widzicie, teraz jesteśmy od tawerny. Kapitan, could you spare a moment? Nie! Błędny przycisk. Nie jest to problem. Dojdziemy tak to szybko w tą i z powrotem klikając. Tawerna. Ej, jaka ty bloda jest!
O, siema Barbossa! Co ty tu robisz? Wyglądasz jak prawie Daniel. Okej. Okay. Musimy z tą porozmawiać. Aha, okej, okay. Ty nic nie powiesz, więc znaczy, że będziemy musieli porozmawiać z tobą. Okej. Okay. On powiedział, że powinniśmy popłynąć gdzieś na jakimś... na szor. Oczywiście jedyny szor jaki jest, to są dwie tutaj na tej wyspie, pamiętam. Widzę, że nawet tutaj mi wyszło w zadaniach napisanych. Okej, okay, no i teraz będziemy musieli popłynąć. Oczywiście mamy tutaj dwie oyster albo shore. Popłyniemy na shore najpierw. Zobaczymy, czy tutaj powiedział o jakimś mieszkaniu. Jedyne jakie mieszkanie, które pamiętam, oczywiście nie tutaj na tej wyspie, to jest... O-o. No, to mamy kłopot. Chcecie się bić? O, chociaż będziemy mieć mniej problemów, a i tak załoga mi się przyda. 324. Być bardziej profesjonalni. Oczywiście dlaczego... Animal. Gdzie ja jestem? The fuck? Chyba wszedłem w błędne miejsce, mi się wydaje. Gimis, po coś mi powiesz? Nie. Okej, nie rozumiem tego miejsca. Powiem szczerze, nie chcę o tym wiedzieć. Ale tu nic nie ma. To co to znaczy, że miałem chyba tamtą drugą? Bardzo prawdopodobne. Could you spare a moment, kind sir? Pokaż mi, co masz ciekawego na sprzedaż. Nie, nic z tego. Okej, okay, shore. Easy. Oczywiście musimy wtedy popłynąć na tamtą drugą. Oyster. Shore. To mi się nie podoba. Mi się wydaje, że tutaj będziemy musieli się przygotować. No cóż, no i tak jestem gotowy, gdyby coś. Tak myślałem! Leżeć. Granaty. Czemu nie? Przydadzą mi się. To jest jeszcze jeden kmiot. Chodź tu, brudasie. Leżeć. Kolejny miecz, ale pewnie nieużyteczny. A sprawdzimy. Inventory. Gówno. Gówno. Lateralne gówno. Ładna broń, ale nie dla mnie. Okej. Okay. Idziemy do przodu. A mamy tam kolejnego gnoja. Ej, wyciągnę już broń. Chodź. Leż. German Rapier. A jest potrzebna. Nic tutaj nie było. Okej, okay. Idziemy dalej. Dalej dżungla. Bo zdaje się, czy dobrze przyszedłem tutaj. Leż. Przepraszam. Coś się za tego w gardle. Okej, okay, mamy tu kolejnego kmiśka. O, jesteś śmieciu. Leż. 217? Lol. Arabic Shimtar. To co się przyda? Masz sprzedaż? Następny. Pewnie przyjmie kulkę. Leż. Leżeć.
Chodź do wuja. Uuu, jakie krytykale mi wchodzą dzisiaj. Okej. Okay. Ty masz coś? Nic. Okej, okay, spuszczam stąd. Już nie ma sygnału, więc możemy sobie bez problemu wyjść stąd. Outskirts. Czy teraz mam podejrzenie? Czy dobrze, że ja tutaj przyszedłem? Powiedział, że powinniśmy znaleźć kogoś w jakimś domu, ale... Tu nie ma nic. A ja tak wrócę tylko do portu. San Juan. No i po co ja wróciłem wtedy? No bo ja sobie praktycznie kółko na nic. Nie podoba mi się to, przyznam. No cóż, wrócimy na okręt. Będziemy na tamto drugie, więc musi coś być w tamtym animal. Okej, okay, zawsze jakieś zarobki zrobimy na tym. Nic. Też nie. Coś masz. Granaty. Zaraz. Dobrze, już jestem. Sorry. Okej. Okay. Nie widzę jeszcze jednego palanta. Ale mi świeci. A jest! Siema bydle! Leż. Okej, okay, trochę zdobyliśmy broni, trochę pieniędzy, kulki. Okej, okay, no to spieprzamy stąd. Oczywiście jeszcze tutaj będą. Leż! Bronię. No cóż, mamy trochę do wyczyszczenia, znaczy, że... Dobrze, że Gipsy pomaga, bo mi się to naprawdę przy... pomaga mi. Chodź, chodź, kutasia. No. No, walnij. Okej. Okay. Jeszcze jeden musi tu być gnój. O, jest. Ale gdzie jest ten drugi? Cobblestone. To nie jest Counter-Strike. Leż. Okej, okay, udało się. Znaczy musiał być w tej grocie, którą myśmy widzieli. The fuck? Zaraz ponownie wracam. Dobrze, już jestem. Sorry, że tak cały czas wychodzę w to mi z powrotem, ale wiecie, kto jest. Cały czas ktoś musi im przeszkadzać albo pisać na Steamie. No dobra, wracamy do Shore'u. Jak pamiętacie, tam widzieliśmy Anime Lair i zastanawiałem się, czy nie będzie tego samego, co myśmy mieli w Sadox Twitchy Zone, znaczy schowane po prostu wejście. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, więc zobaczmy od razu. Tu nie... Może tu? Hmm. A tutaj nawet nie mogę wejść, może za siedzeniem. Mhm, dobrze, to samo, to co to stoicie są. Siema! Okej, okay, no to jak widzicie, zostało mi zaktualizowane zadanie, że musimy teraz wrócić do tego. Oczywiście wiemy teraz o Barbosie, będziemy musieli go znaleźć z powrotem. Pokaż. Pedros na Guadalupe. Okej, okay, no to sobie wracamy. Oczywiście droga jest czysta, bo byśmy sobie wszystko oczyścili. Okej. Okay. Wypierdalać, nie mam na was czas. Okej. Okay. Si. Tak sam nie wypłynę. Make sail, make sail, muszę wykręcić okręt drugą stronę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak było w... w Age of Pirates, że często musieliśmy tak robić.
No i teraz zobaczmy, gdzie jest Guadalupe. Guadalupe jest na dole, więc musimy jechać na South West. Nie, East. South East. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Ja już nie pamiętam, Guadalupe jest po angielskiej? Nie, francuskiej. A ja już nie pamiętam, czy jestem w wojnie z Aha, Storm. Dobra, zmieszamy żagle. No szybciej. Jeszcze mi się okręt pali. Strike them down. Aye, aye. Jeszcze mi nic nie mogę zaktualizować. O, nareszcie. Nie wiem, jakie wjechałem w tamten storm, ale trochę mnie pociągnęło. Okej. Okay. Oczywiście musimy jechać do portu. A dokładnie nie do portu, tylko musimy dopłynąć tutaj. To zajmuje nam godzinę. No i oczywiście shore. Trochę mam uszkodzony okręt, ale to nie jest problem. Zobaczmy, jak stoimy z hajsem. 64 tysiące. Merchant Captain. No cóż, nasza reputacja coraz lepsza. Muszę trochę znaleźć jakąś sprawę, żeby sobie polepszyć ekonomię. No cóż, na razie wysok idziemy. I tak nie pójdę do Francuzów. Tak, Francuzów. Tutaj się nie będę z nimi się bił na razie. O! Kompania! Okej. Okay. Zdobyliśmy trochę złota. Trochę gówien. O, bandaże i to sporo. Jednak coś miał ten facet. Zobaczmy, czy ten coś miał. Banda, zawsze przyda. A ty? O, do naprawiania tych dziur w mózgu. O, to był czwarty schowany nawet. Okej. Okay. To często trzeba będzie strzelać się pierwszej okazji. A jeżeli my stąd się ewakuujemy, musimy chyba na planktację. Co nie pamiętam, czy to już było prawo czy lewo. Perfekt, trafiłem nawet bez żadnego problemu. Okej. Okay. Aha, muszę czekać do rana pewnie. Wicked Ranch. Nie wiem, czy ja mogę poczekać w kabinie, żeby trochę czasu minęło. O! Nie wiem, czy ktoś z was słyszy tą muzykę. Oczywiście ciebie okradnę, przydasz mi się. A ty mogę ciebie okraść? Moje rosko. Gdzieś jeszcze mi się przyda, ale ty na pewno nie. Back. To wtedy ja muszę czekać do rana. To zrobimy tak. See. Poczekamy trochę czasu. Okej. Aha. Czy ja zawsze muszę mieć szczęście, że trafię w sztorm? Trzeba poczekać. No, nareszcie. Ciekawe, czy pozwoli na szybkie wrócenie na tam, gdzie byłem. Tardokując, nie. Okej, see. Shore. Aż ja mam peka z tym sztorem, nie wiem dlaczego. Okej. Oczywiście biegamy z powrotem. Zobaczmy, czy teraz planktacja będzie otwarta. Przejść prosto. A nie, nie tutaj. Tutaj. Ok, planktacja. Cholerne deszcze. Okej, okay, udało się. Rezydencja. Barbo... Petros! Okej, no to następnie będę musiał jechać do Barbados. Aha, okej, okay, no to straciliśmy ten. Na szczęście wszystko od niego zabraliśmy. Czy z kimś jeszcze ja muszę porozmawiać?
To nie mogę rozmawiać. Okej. No to wszystko zrobiliśmy tutaj. Następny stankiem, tak jak już powiedziałem, musimy popłynąć na Barbados. Tak jak było napisane. Ciekawe, czy mi się coś zaktualizowało, bo nie czytałem. Okej. Okej, no to byśmy mieli całą teraz. Zobaczmy, QX zadań. Okej, dokumenty. I drugą. A, quarter! Znaczy jeszcze dwie nam brakują. Okej, tak czy siak. Wracamy na okręt. No i trzeba będzie znaleźć ten. Popłynąć na Barbados. Wszyscy muszą pisać. Dobra, zaraz do was wracam. Dobrze panowie, ale jednak ja tutaj zakończę ten odcineczek. Ja dziękuję bardzo za uwagę, nadzieję, że odcinek się wam podobał. No zobaczymy się w następnym odcinku. Siemandero!